Cześć. Tu Bartek z Roadracing.pl. Witam was serdecznie dzisiaj i przygotowałem dla was materiał, który może być ciekawy dla wszystkich tych osób, które interesuje jeden rower generalnie do większości zastosowań, których potrzebują, czyli taki rower uniwersalny na szosę i na szutry. Jeden z dwoma kompletami kół ewentualnie w wersji takiej już całkiem minimalistycznej z dwoma kompletami opon. Proszę też o wasze subskrypcje. Zawsze będziecie na bieżąco z zawartością kanału. To jest dla mnie bardzo ważne. W sumie najważniejsza rzecz, o którą was mogę prosić. I przypominam o ofertach partnerów kanału, czyli o ofercie Evan Lighta na koła karbonowe do każdego roweru, jaki sobie nie wymyślicie jakościowe polskie koła, największy producent w Polsce, którego koła testuję. Tu za mną stoi jedno z takich kół, które wyląduje w, nowym, w mojej nowej szosie. I oczywiście optyk okular z Jeleniej Góry, dystrybutor m.in. marki Oakley, ale też wielu innych takich okularów na co dzień, które możecie sobie tam kupić. Ok, tyle yy, krótkiego przerywnika i dalej jeśli chodzi o te rowery. Yy, takie zapotrzebowanie na gravela, który yy, będzie rowerem yy, uniwersalnym, bo będzie pełnił też rolę szosy, jest częste również u osób, które no po prostu nie mają więcej miejsca, żeby trzymać więcej niż jeden rower u siebie w mieszkaniu. Yy, rozumiem to jak najbardziej, no może być taka sytuacja. Yy, I wtedy przy odpowiednim doborze geometrii tego roweru, żeby to nie był rower taki skrajnie przesunięty w stronę geometrii pochodzącej z MTB z bardzo wysokim stakiem, yy, z krótkim reachem i z taką mocno wyprostowaną pozycją, w której generalnie nie najlepiej jeździ się na szosie. No, jeżeli nie będzie to taki rower, jeżeli skupimy się na tym, żeby ta geometria była bardziej uniwersalna w stronę roweru endurance plus pojemność na opony, możemy znaleźć ciekawą pozycję, zastrzeżenie, jest to swego rodzaju kompromis. To nie będzie rower, który prowadzi się na szosie jak typowa sportowa szosa, nie będzie miał jej sztywności, bo producent nie zakładał, że ma mieć taką sztywność. Producentowi chodziło o stworzenie gravela. My adaptujemy tego grawela na potrzeby szosy. W związku z tym jest dla Was seria propozycji różnych producentów. Dorzuciłem też jednego producenta, którego chyba jeszcze nie było, a może już był, ale w każdym razie rzadziej się pojawia. I zapraszam serdecznie na vlog. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ben, przygotuję dla Was jeszcze kilka tego rodzaju materiałów. Ale też zbliża się materiał, który nie ukrywam, że bardzo mnie ciekawi, jak to wyjdzie. No niezwykle mnie to ciekawi, czyli budowa roweru, bike build, budowa roweru MTB. Pokazywałem Wam już ramę, no to pokażę Wam widelec. To widelec do tego roweru. RockShox Seed, Debon Air. Wiadomo, ze stożkową rurą sterową i zobaczymy, ze zmanetką, także zobaczymy, jak to będzie wszystko się składało w całość. No myślę, że będzie to bardzo fajny rower i powiem Wam, że fajna sprawa w tym całym projekcie jest taka, że ja zacząłem o nim myśleć już we wrześniu, natomiast no on się teraz nabrał jakiegoś tam przyspieszenia, bo, no bo jest czas na to, żeby to zrobić i ten góral no po prostu już myślę o nim od dłuższego czasu i to jest też fajne, bo jak tak sobie coś zamarzysz, pieniądze wyłożysz, kupisz, od razu jest, to trochę ta satysfakcja jest jednak mniejsza. Natomiast, jak troszeczkę poczekasz, jak pomyślisz, wyobrazisz sobie różne akcje, gdzie sobie na nim pojedziesz, i tak dalej, no, robi się tak trochę fajniej. I to też forma tej zabawy całej z rowerami. No taką, taką mamy pasję, to nas kręci, i, i to nas interesuje, i w jakiś sposób tam cieszy. Dodaje, dodaje takiej pozytywnej energii w codziennym życiu, tak naprawdę. I jedziemy. Ok, przechodzimy do dzisiejszego tematu vloga jest to temat dla wielu z Was pewnie ważny adresuję go głównie tak jak już wspomniałem do osób, które chciałyby mieć jeden rower, nadający się do dwóch zastosowań, czyli nadający się do gravela i do szosy nie wszystkie gravele nadają się dobrze do takiego rodzaju połączenia nie nadają się w mojej opinii nie nadają się gravele generalnie z napędem 1x11 i tam generalnie z napędami z jedną tarczą z przodu bo jednak na szosie potrzebujemy kadencji takiej równomiernej, ciasnego przełożenia na kasecie Uwierzcie mi, że jeździ się wtedy lepiej i jeździ się płynniej i generalnie w tym zestawieniu nie znajdują też się rowery o wskaźniku stack do reach powyżej 1,48 powiedzmy w tych rozmiarach SM, w tych, w, tych, w tych wielkościach no później to proporcjonalnie idzie do góry, wiadomo i są tu rowery generalnie z napędami dwa razy tam 11 i tak dalej i takie, które na tą szosę się będą w miarę nadawały i teraz zaczynamy od Ridleya Kanzo Speed i jestem osobą, która miała w tym roku możliwość jeżdżenia bezpośrednio raz po razie to jest najlepsze możliwe porównanie, nic lepszego nie ma na Ridley Kanzo Spit na kołach szosowych i na BMC Road Machine, czyli na rowerze, który jest mu charakterem bliski, czyli na rowerze enduransowym innej bardzo dobrej firmy. I też trzeba szczerze powiedzieć, że takie używanie gravela, że mamy dwa komplety kół, to jednak jest mały kompromis. To nie można powiedzieć, że ty masz szosę stuprocentową Natomiast różnice nie są aż tak duże. Ja jako taką główną różnicę bym powiedział Troszeczkę lepiej pracujący widelec w Bridleju Kanzo Speed i to jest wielka zaleta w terenie. Ten widelec jest tak zaprojektowany, że lepiej wybiera trochę nierówności od widelców szosowych. Przez to daje Ci większy komfort w terenie, ale trochę mniejszą może taką sztywność typową dla szos, choćby endurance'owych, ale jednak. I no i to jest ta taka główna różnica. Różnica oczywiście jest też w bazie kół. Ta baza kół jest większa w Bridleju Kanzo Speed. I to są takie główne różnice. Natomiast, gdybyś sobie wziął rower o współczynniku stack do rich 1,60, to te różnice będą już bardzo duże. Ten rower będzie zupełnie inaczej się prowadził. Spora część Twojego ciężaru, większa część Twojego ciężaru może wtedy spoczywać na siodełku w zależności od tego, jeszcze jak ten rower ustawisz. I no, w, w mojej ocenie to już jest takie trochę na siłę robienie z gravela szosy, ale jeżeli faktycznie jesteście w takiej sytuacji, że chcecie mieć jeden rower, to jest oszczędność miejsca w mieszkaniach, ja to rozumiem, oszczędność też kasy, to też trzeba powiedzieć wprost, to praktycznie te, te rowery, które tu dzisiaj będą omówione, każdy z nich spełni tą rolę i można to zrobić jeszcze na dwa sposoby. Taki sposób już całkiem budżetowy, to mieć jeden komplet kół, zmieniać opony, to jest męczące. A szczególnie męczące wtedy, jak chcesz w lecie jeździć raz grabelem, raz szosą, a nie jest nie ma tak, że przykładowo w październiku przesiadasz się na grabela, a w kwietniu z powrotem na szosę, to wtedy można to robić. Natomiast, no, posiadanie dwóch kompletów kół, nawet aluminiowych, jest y, dużo wygodniejsze i przy napędzie 2x11 praktyczne i uzasadnione. Dobra, jedziemy, no to mamy pierwszy rower Ridley-Kanzo Speed, jeżdżę na tym rowerze już od jakiegoś czasu występował on już w wyścigach, Kamil na nim jechał, wygrał na nim wyścig gravelowy tutaj organizowany przez Road Racing jest to rower na który spokojnie nadaje się właśnie do takiego przeznaczenia i to nadaje się bardzo fajnie, tu macie takie belgijskie malowanie waga tego roweru tutaj na GRX 800 to jest 8,25 mój waży jeszcze trochę mniej to jest chyba najwyższy model też na karbonowych Kołach z tego co tu widzę, na, tym, na tej fotce, o ile ta fotka odzwierciedla to co tutaj mamy, ale to zaraz sprawdzimy. Lekki rower waży mniej niż spora część szos. Wyjątkowo tutaj, jeśli chodzi o takie zastosowanie, godne polecenia. Minusy, no to są takie, że w, tych, w tego rodzaju rowerach rzadko kto myśli o aero. I ten rower jest zaprzeczeniem aero. On ma rurę dolną, po prostu płaską od spodu, ale no kurde, nie przeszkodziło mi to w wykręceniu średniej ponad 33 na godzinę z jakiegoś tam kółka tutaj dookoła komina. I generalnie ok, nie jest to szosa, no ale mówimy dzisiaj o rozwiązaniach kompromisowych. Ja osobiście, w związku z tym, że mam trochę miejsca, to skłaniam się ku posiadaniu trzech rowerów, ale też zajmuję się tym na co dzień. No to jest część mojego życia, jakaś, no po prostu to jest trochę inna sytuacja. Yy, ale no, ten rower na pewno można pod takie zastosowania szosowo-grawelowe polecić i zobaczmy jeszcze yy, tutaj jak wygląda ta geometria tego roweru on ma dosyć krótką bazę kół, chyba najkrótszą w tym dzisiejszym zestawieniu zobaczcie sobie, że na przykład yy, XS ma 999 mm to niektóre Endurance mają taką długość bazy kół S ma 1024 to już jest trochę dłużej i tak do Rich, no zobaczmy 542 na 375. Na 375 to jest 1,44. I w tego rodzaju wartości, jak będziemy celowali, to generalnie no, ten rower będzie miał zdolność do bycia zarówno szosą, jak i rowerem gravelowym też jeż, powiem wprost, jeżeli się ktoś nie ściga na tym rowerze, to to naprawdę już wszystko ma coraz mniejsze znaczenie, a jed, ale jednak warto pewną selekcję zrobić, żeby ten rower się lepiej... Yy, ale jednak, yy, jeżeli się ktoś nie ściga, warto to wtedy te, jakby zdolność tego roweru do jazdy super szybkiej jest trochę mniej ważna, ale warto tą selekcję zrobić, ja tą selekcję zrobiłem dzisiaj za Was i możecie sobie z tych rowerów śmiało coś wybrać i będzie to dobry szczał No to ja wam to gwarantuję. Pojemność tego roweru, jeśli chodzi o oponę, już taka życiowa to jest 38 mm, więcej tu nie wejdzie. Też rowery o ogromnej pojemności opon. Na gravelu to jest zaleta, w szosie wygląda to trochę śmiesznie, bo wtedy koło, widelec jest też odpowiednio wyższy, On nie tylko jest szerszy, ale jest wyższy, żeby zmieścić tą oponę i w ten sposób to wszystko wygląda OK, jedziemy dalej. Cannondale Topstone. Ceny dzisiaj są różne, ale generalnie też będą tańsze propozycje. Nie szukałem cię absolutnie wyznacznikiem nie było, żeby to było bardzo drogie. Ma to być rower w miarę uniwersalny, ale też czasami będzie to rower bardzo fajny. I mamy tutaj Topstone na 5. Jest to gravel z oferty Cannondale, a. podobnie jak Ridley ma niezintegrowane, niezintegrowane linki, ma zintegrowane je w ramie, ale nie ma tutaj integracji i cóż, mamy tutaj wyposażenie, tam jeśli chodzi o Ridleya wyposażenia są różne, to może być GRX 800 z napędem dwa razy i tak samo jest też tutaj tu mamy, jeśli chodzi o tarczę gdzieś mi tutaj to mignęło przed chwilą korbę Cannondale'a 4630 czyli taka gravelowa korba, ta 46 na szosie, normalnie to jest w zupełności wystarczy na wyścigach tylko na zjazdach, gdzie trzeba będzie dokręcać będzie trochę słabiej, ale normalnie to wystarczy, natomiast jeżeli to ma być też gravel, to ja bym sugerował raczej taką korbę niż 50-34 50-34 w terenie, jeżeli nie jesteś mega koniem, to jest trochę za dużo jednak i grupa osprzętu tutaj w tym rowerze to GRX 800 ten rower jak na takie wyposażenie to wcale nie jest aż tak drogi biorąc pod uwagę, że mamy tutaj markę Cannondale czyli markę bardzo przyzwoitą no i dla weryfikacji tego co Wam mówię mamy tutaj przykładowo ten rozmiar 1,45 ponownie 1,46 za zaokrągleniu czyli mieścimy się w takich bardziej sportowych geometriach tu, co prawda, w tym rowerze jest dosyć nisko poprowadzona rurka podsiodłowa, zapowiada to wysoki komfort, ale on sobie na szosie poradzi. To nie jest jeszcze geometria taka wzięta z MTB. To jest rower, który na szosie się również jakoś tam odnajdzie. Ja nie będę się 30 razy powtarzał, mówię wam tylko, że to są kompromisy, to nie są wrażenia z jazdy na typowym sportowym rowerze szosowym, bo nie o to nam też tu chodzi. Chodzi o to, żeby przykładowo seteczkę na szosie z kolegami, którzy jadą sobie powiedzmy w niedzielę. Przerzucić kółka szosowe, wrzucić, pojechać i nie zostawać z powodu zamulania szerokimi oponami. Chociaż moi widzowie, niektóre, niektórzy, którzy zakładam, że są niezłymi koniami, opowiadali tu jakieś jeździli na, w komentarzach na Terra Speedach, gdzieś tam z grupami szosowców jadącymi 33 na godzinę. Na godzinę, no to gratuluję nogi, ale ogólnie to taka opona nie pomaga w jeździe po szosie, i nie, nie przyjmuję tutaj jakby jakby szerszej dyskusji no jest to przebadane na wszelkie możliwe sposoby, opona szosowa jest na szosie najszybsza Ok, to to jest drugi z tych rowerów ja dzisiaj tak super się na nich skupiał nie będę pod względem tam wymieniania w co są wyposażone i tak dalej, po prostu chcę Wam je pokazać tą moją selekcję, bo to jest pomysł oczywiście jednego z Was, zawsze podrzucajcie takie pomysły, jak pomysł jest naprawdę dobry to ja poświęcę trochę czasu i zbiorę te rowery, wyselekcjonuję i dla Was je omówię, przedstawię i tak też zrobiłem dzisiaj. Yy, mamy tutaj markę Rose. Z Rose'em powiem wam tylko króciutko, że mam taką, taki sentyment w sumie trochę, bo to był pierwszy rower dostarczony mi przez producenta na testy. Miałem dwa rowery od Rose na testach. Ja to opublikowałem te testy jeszcze w formie pisemnej na, na mojej stronie roadracing.pl. I mikro taki filmik z tych testów jest również gdzieś na kanale. Ma tam chyba z 9000 wyświetleń. To jest takie. Krótkie tylko yy, yy, powiedzenie, film taki krótki, to żaden Mam film z telefonem, bo tam obszedłem dwa razy ten rower i tyle było z tego filmu, ale to jest taka moja pamiątka, to był pierwszy test, gdzie producent dostarczył mi go tutaj yy, i mogłem sobie na nim pośmigać, yy, mogłem zrobić o nim jakiś materiał, opisać go i taki był początek tego wszystkiego z 5-6 lat temu. Tak było z Rose Wtedy jeszcze Rose miał przedstawicielstwo w Polsce. Osoba, która się tym zajmowała, znam tą to, to, to osobę również dzisiaj no była z Wrocławia. OK mamy tutaj Backroad GRX RX600, również dwa razy 11 grupę i jest to rower, który sprawdzi się również na szosie. Ta geometria tutaj jest zrobiona nawet tak, że ta rurka tutaj podsiodłowa jest podciągnięta wyżej, co znamieniuje trochę większą sztywność tego całego układu. Rower kosztuje 3000 euro, tam bez 50 euro, waży poniżej 9 kg. co jak na dzisiejsze. I pamiętajmy też, że w takim rowerze opona grabelowa waży jakieś 450 gramów, dętka waży też ponad 100 gramów, czyli to wszystko jak wymienimy na szosowe rzeczy, to nam sama waga z tytułu wymiany opon... Może spaść o jakieś 450 gramów, także jest to naprawdę istotna różnica w dół od wartości, które również są akceptowalne, bo 8,9 no to jeszcze nie jest jakiś kosmos, a zejdziemy gdzieś do 8,5 z tym rowerem, który no jest również grabelem. O tym też trzeba pamiętać. Yy, i yy, cóż, yy, rura podobnie też tutaj troszeczkę uformowana, Bridleju no, wygląda to inaczej, ona jest bardziej jeszcze płaska, ale też macie tutaj takie płaskie zderzenie yy, z powietrzem yy, i wygląda to jak wygląda, no jest to rower przystosowany jednak, no producent myślał robiąc go, że yy, nie myślał tylko wypro, wyprodukował i zaprojektował gravela, nie szosę, my go adaptujemy pod szosę i adaptować się go da, sprawdziłem to, Zobaczmy tutaj Rich i Stack. Wziąłem sobie mój kalkulator, na którym się dużo lepiej liczy niż na tym telefonie, który się wiecznie blokuje. I już Wam mówię na 380 1,46. Tak, tak, 1,46 to spokojnie z taką geometrią sobie poradzimy. 1012 baza kół w rozmiarze 53 to tutaj też widać, że ten widelec tak mocno do przodu aż nie idzie. Ta odległość nie jest jakaś kosmiczna widelec nie jest poprowadzony w taki sposób no i z takim rowerkiem można szukać, można szukać swoich szans również jako z taką enduransową szosą. I tu już wielkich różnic nie ma, i właśnie o to w tych rowerach chodzi, że generalnie one 92, 3, 4, 5 właściwości enduranceowej szosy mają, a jednocześnie są gravel'ami i mają pojemność na opony gravel'owe i wtedy dwa kompleciki kół rozwiązują Twoje tutaj, jakby rozterki. Oczywiście na taki ciężki teren, na tym rowerze będzie jeździło się gorzej niż na tym, który ma geometrię taką naprawdę w teren. Natomiast i też będzie się jeździło lepiej powiedzmy jakąś super szosą. Ale ani ta super szosa nie jest w ogóle w stanie wjechać w teren, a ten górski rower będzie gorzej jeździł po jakiejś, znaczy górski gravel o takiej specyfice mocno, mocno agresywnej, w agresywny teren, nie będzie się tak dobrze sprawdzał w łagodniejszych okolicznościach, a na szosie to już się w ogóle nie sprawdzi. Stąd to jest taki złoty środek, złote środki to są zawsze kompromisy, ścinamy tutaj po 10% z każdej strony i mamy taki sprzęt, który naprawdę... Osoby mieszkające, dajmy na to, w mieszkaniu 50-metrowym, no, myślą też intensywnie nad tą przestrzenią, którą mają do dyspozycji, i w tej przestrzeni muszą się jakoś odnaleźć. I taki rower no, jest rozwiązaniem. No, co tu dużo gadać, nie? I, I po prostu z tych graveli można sobie coś powybierać. Także to jest propozycja od niemieckiego sklepu wysyłkowego Rose. Ja po raz drugi, teraz budując rower, zbierając części do budowy roweru, kupując. Kupiłem korbę właśnie w tym sklepie, a mówię po raz drugi, bo pierwszą korbę z SRAM X1 kupiłem też u nich I, i, i po prostu jakoś tak się złożyło, że jak przychodzi do składania MTB-ków, to akurat korby znajdują się w Rose. Dobrze, też ten rower całkiem fajnie wygląda, dosyć niezła cena. Jedziemy dalej. RUD CF2. Tutaj również możemy sobie pozwolić na manewry pod tytułem Robienie z tego szosy, ale takie założenie dzisiaj mamy, to się go trzymamy konsekwentnie. To materiały Rondo są spoko. Tutaj jeśli chodzi o tą geometrię, to jeżeli jest ustawione w przednim, ustawienie osi w przednim widelcu jest wysokie, to wiadomo, że rower jest niższy, to można sobie wyobrazić. I zobaczmy sobie na proporcje tego rondo. To rondo było omawiane tutaj na kanale, także możecie sobie do tego filmu wrócić. już Wam mówię, jak to wygląda. szybki iloczyn. No, wygląda bardzo szosowo 1,39. No to już w ogóle jest, to już nie jest endurance. To jak to jest ustawienie w, tym, w takim położeniu, jak w sportowej. Takie już w miarę szosie. No, kanion ma chyba podobną geometrię, jak dobrze kojarzę. CF. I cóż, to z takim rowerem, dzięki temu Bajerowi, mamy naprawdę lżejsze życie przy takich konwersjach i możemy się na to tutaj pokusić. 2700 euro za karbonowy rower, nie zintegrowane linki w kierownicy, ale tutaj wszystko oczywiście jest później połapane w ramię. Różne opinie są tutaj wśród Was na temat kuron, to nie miałem okazji, znaczy. Mój kolega Marondo, ale ja na nim nie jeździłem. Nie mam swojego takiego zdania wziętego z jazdy, natomiast to wszystko można sobie: jak już planujesz taką misję, mieć dwa komplety kół, to można w zależności od budżetu kupić dwa razy porządne aluminium, albo nie wiem, wybrać sobie na czym więcej jeżdżę i tam zainwestować w karbon. No, tych pomysłów może być dużo. I mamy tutaj grupę 10-obiegową GRX400. 46 30, czyli taka optymalna korba 9,65 waga to jest dosyć wysoko, no ale pewnie na to składają się również koła i ograniczenia opon, no to tutaj widzicie i takie rondo jest jednym z najbardziej rekomendowanych rowerów do tego typu zastosowania naprawdę się spisze mega pod tym względem no, i tyle jeśli chodzi o rondo. Czyli kolejny rower, który może gdzieś zawisnąć na ścianie w waszym mieszkaniu z komplecikiem kół dodatkowym i macie jedno i drugie. Wtedy, też jest do takiego super odczucia jazdy na szosie. Warto mieć jednak pedały szosowe. Także jak te zmiany nie są super częste. To sugerowałbym mieć też dwa oprócz dwóch kompletów kół mieć też dwa komplety pedałów i mieć pedały szosowe i buty jednak szosowe. Ja wiem, że to są dodatkowe koszta i dodatkowe rzeczy w mieszkaniu, ale uwierzcie mi na słowo, że różnica przyłożenia takiej mocy w pedale szosowym, a w pedale MTB no to, jest, to są inne doznania. Nie wiem, czy to się da zmierzyć. Zakładam, że się prawdopodobnie da. Ale no, to depnięcie przez, w pedale szosowym jest istotnie. Konkretniejsze. Ja bardzo lubię jeździć w szosowych pedałach yy, i w szosowych butach. Yy, oczywiście po jakimś czasie się o tym zapomina, ale jak się zmieniasz raz, raz z jednego na drugi, to wtedy widzisz te różnice. Yy, I to, co mogę Wam jeszcze o takiej zmianie powiedzieć, to że te pedały mają różny stak. Tak, ten sam stak, o którym tutaj mówimy, on występuje w wielu miejscach, bo stak to jest ogólnie wysokość yy, i po prostu siodełko. Na pedale szosowym powinno być ustawione troszeczkę wyżej, minimalnie wyżej, jak chcesz mieć idealnie takie same odczucia z yy, jazdy. Ok. Co my tu mamy dalej? Trek. Propozycja od Treka, checkpoint, 4 ALR. Tak jak wam mówiłem, że staram się szukać, starałem się szukać też w miarę tańszych rowerów, yy, najtańsze to może one nie są, ale, ale staram się szukać w miarę tańszych propozycji. Aluminiowa propozycja od Treka o dosyć sportowej, właśnie geometrii. Bardzo klasyczna rama, już Wam go omawiałem tutaj na przykładzie alr trochę droższego, takiego białego. A to chyba właśnie ten ALR, o którym Wam opowiadałem. I ten rower również nadaje się do tego typu konwersji, do takiego zastosowania spryciarskiego. 1026 no, trochę dużo waży, ale jak na Treka, to ta cena jest niewysoka i stąd pewnie ta waga. Jak dobrze pamiętamy, na stronie Treka wszystkie napisy są przetłumaczone na polski dotyczące geometrii i to jest trochę zmylające. I już Wam mówię, jak to wygląda. 1,48 ta proporcja wynosi, czyli to jest taki górny zakres ale chciałem go tu zamieścić, bo, bo to się jeszcze generalnie można tą swoją pozycję, swoje wydłużenie ciała korygować na, na różne sposoby, generalnie długością mostka kątem tego wspornika i te 1,48 to jest taka górna granica tutaj yy, możliwości, jeśli chodzi o to, żeby, to się, żeby czuć się na nim dalej jak na szosie napęd to również tutaj dwutarczowy napęd GRX600 korby w różnych długościach, tu wszystko jest ogarnięte jeśli o to chodzi i no taki rower również się pod to nadaje, wiem że Trek ma sporą rzeszę zwolenników stąd nie chcę tej marki pomijać przy takich zestawieniach, bo jest jednak duża i istotna marka i to jest to, jest to co możemy tutaj zaproponować nie proponuję tutaj Domani bo dla mnie to nie jest typowy gravel Ja wiem, że tam jest przestrzeń na oponę spora Ale jednak ja nie chcę tutaj iść w jakieś rowery takie półśrodkowe Jakieś endurance już takie trochę z większym prześwitem Tylko mówimy jednak o rowerze, do którego, którego można na spokojnie i na luzie używać w terenie Oczywiście zawsze ktoś mi powie, że na tym domani to można robić Jasne, na szosowym rowerze też można jeździć po lesie Ale no, jednak chciałem tutaj trzymać się pewnych założeń żeby to wszystko miało ręce i nogi Czyli tu mamy Trek'a Jeśli chodzi o wygląd to większość tych rowerów Trek'a je. Ja sobie wyobrażam, że ludzie kupujący Trek'a Kupują te rowery również oczami Dobra, do społeczności Canyon dołączał nie będę Ale mamy tutaj propozycję od kolejnego sklepu wysyłkowego z Niemiec 9,90 jeśli chodzi o wagę Grail 6 i ten rower również wpisuje się w tą dzisiejszą selekcję. Rowerek, z którego można zrobić szosę, dwie tarcze z przodu. Poza tym kruksem każdy rower coś takiego ma. i Idziemy tutaj do geometrii. W kamionach jest wymieniana ta geometria z licz na dwa sposoby. Wiele razy Wam o tym mówiłem. I patrzmy, jak to się prezentuje, 1,42, i no, 1-45, także właśnie dlatego ten rower tutaj trafił zobaczmy jeszcze na bazę kół tego roweru, jak to się prezentuje no 990, tutaj w mniejszych rozmiarach 1027 w SC, czyli taka akceptowalna jak na ten rodzaj roweru, no, mniej być nie może, bo się opony nie zmieszczą. Po prostu tu jeszcze trzeba przewidzieć trochę miejsca ze względu na ze względu na błoto na oponie w takich bardziej wyostrzonych zdjęciach yy, widać tutaj, jakiego rodzaju są tu spawy. No, to spaw może wizualnie nie wygląda idealnie, nie jest obrobiony jakoś super, ale generalnie w rowerze chodzi o jakość tego spawu, żeby to nie trzasnęło na tym spawie i to jest najważniejsze. 9,90 jak na aluminiowy rower w tym budżecie to nie jest zła propozycja 7000 zł. Kaniony ogólnie są dosyć lekkimi rowerami, trzeba przyznać. Ja mam wrażenie, że przyczyna, która za tym stoi, to jest to, że Canyon nie używa generalnie, może gdzieś tam ma, ale w tych troszeczkę lepszych rowerach, nie używa z jakichś OEM-owych kół, tylko zamawia je u zewnętrznych producentów. To są często DT Swissy lub coś takiego, Reynoldsy jakieś tam i to też ma wpływ na wagę tego roweru. Zobaczmy jeszcze, właśnie chciałbym zobaczyć na koła w tym rowerze, o jakich kołach my tu mówimy. I zobaczmy, co proponuje w tym. Pewnie to będą jakieś tańsze DT Swissy. Nie, Shimano R170. Yy, RT, sorry, 70. Yy, no, tak jak mówię, swoich kół nie stosują. Może to i jest jakaś zaleta, nie zawsze trzeba się napinać na te swoje koła, bo to z tymi kołami, które producenci proponują, yy, to często jest tak, że ok, ja też to zdałem sobie z tego sprawę po jakimś czasie. Bo moja perspektywa jest taka, że większość moich kolegów to są kolarze, którzy się ścigają. To są albo kolarze road racing, albo inni ludzie, którzy jeżdżą również na wyścigi. Yy, ale są też przecież, to jest mniejszość. Większość zdecydowana po prostu chce się przejechać i być może i dla nich i takie koła są yy, ok. Yy, dobra. Mamy tutaj propozycję od niemieckiego Canyona Grail 6 yy, niecałe 7000 złotych geometria jak najbardziej nadająca się z aluminiowych rowerów to ten jest wyjątkowo tutaj warty rozważenia i zobaczmy co mamy dalej okej, okay. propozycja od CUBA Nuroad C62 Race 13499 zł napęd z dwoma blatami czyli tutaj poza tym specem trzymamy się zasady, 810 czyli z taką grupą mało który karbonowy rower tyle kosztuje Fajna smukła taka rama. Bardzo mi się podoba. Troszeczkę przypomina faktycznie, może nawet i Ridleya. Gdyby nie to, że Ridley nie ma opuszczonych tych rurek łańcuchowych. Yy, bardzo taka klasyczna, fajna rama. Yy, I geometria tutaj w tym rowerze to jest w okolicach proporcja stack do reach okolice yy, 1,41. Yy, przy bazie kół w SC. Yy, no właśnie patrzę, że coś to baza nie przeskakuje, mamy we wszystkich. No, nieprawdopodobna trochę wartość, ale ok. 1041 to by było dosyć sporo. Nie wygląda na tyle, powiem wprost. Nie ma tu aż takiej dużej przerwy, i tu żeby wskazywało to na odległość z tego miejsca do tego w małym rozmiarze na 1041. Dosyć długie chainsteje, rurki łańcuchowe to fakt. Front center tutaj nie jest wyliczony I kąt główki To jest 69 stopni To jest dosyć łagodny kąt główki Taki typowo w teren Ale mimo tego wasza pozycja na tym On będzie się prowadził bardzo, bardzo stabilnie Nie da się nim super dynamicznie Wywijać gdzieś No ale okej, okay, kompromisy to kompromisy Właśnie tak to wygląda, przecież nikt go nie projektował jako szosę Producenci dostali, czy inżynierowie Cuba Projektujący ramy a raczej oni to sami robią, nie wyglądają te projekty ich na wtórne, przynajmniej Lightning i inne modele Cuba to nie są jakieś rowery, które gdzieś zobaczysz jeszcze poza Cubem. Jak to jest w tych najtańszych takich markach, które krzyżyki w katalogach w Chinach stawiają u producentów RAM. Także o to bym Cuba raczej nie podejrzewał. I no. Da się na tym rowerze na pewno pochylić i sportową pozycję przyjąć na szosie. Natomiast ja też właśnie cały czas myślę o szosie, jako o, o, tak jak o tych wszystkich moich tutaj kolegach z klubu i z innych klubów, jako o formie rywalizacji. A przecież szosa wcale nie musi być formą rywalizacji. Szosa może być po prostu formą podróżowania. Śmigasz sobie seteczkę na spokojnie, gdzieś w jakieś fajne miejsce, pijesz sobie jakąś kawę. Jest ciacho i wracasz. Wiele takich wycieczek i ja mam za sobą, powiem wprost. Bywało się, no w naszą okolicę to mamy zjeżdżoną całą, ale wiadomo, że też na wczasach tego typu rzeczy się robi po to, żeby się po prostu lepiej poczuć. Półtora godziny się czy dwie poruszać, czy tam nawet więcej. I do tego nie potrzebujemy zawsze super sportowej szosy. I wrzucając tu koła karbonowe, w związku z tą geometrią, jednak dosyć wygląda to spójnie, wszystko, że jest ten ta baza kół troszeczkę dłuższa, bo kąt główki jest, może to przez te kolory tak mnie zasugerowało ten tanwall, bo kąt główki jest łagodniejszy, no jest jak jest, no jest taka geometria jaką mamy, innej sobie tutaj nie wybierzemy, ale to jest tylko baza kół, natomiast samą pozycję ułożycie tu na pewno taką bardziej sportową i rower się, nada do takiej jazdy, natomiast tak jak mówię, no nie chcę wam mówić, że, no bo to jest jakieś moje zdanie, które wam przekazuję i nie chciałbym tutaj stanąć w, w takim przekonaniu, że e, rowery z proporcją stack do reach 1.60 e, są rowerami super na szosę, bo nie są. Po prostu nie są. To już w ogóle tam producent o tym nie myśli, ta geometria jest inspirowana MTB i tam się w gravelu się sprawdzi takim terenowym świetnie i w bikepackingowych wyprawach, ale jednak szosa Pff, no też można z torbami jeździć, ale to jednak nie jest to samo, dlatego takie mam zdanie, a nie inne. Ok, i wróciliśmy do Ridleya, piękne w ogóle malowanie tego roweru, ja się zastanawiałem nad nim, ale ostatecznie sobie wziąłem czerwony, bo nawet moje dziecko jak, się mnie, jak ja się pytałem jakiego koloru tato powinien mieć następny rower, to powiedziało, że czerwony, no i był czerwony, także tak to było. Tyle moich propozycji dla Was, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o rowery gravelowe, które mogą służyć jako, zarówno jako szosa, jak i rower yy, no, w teren gravelowy. Yy, takim być po prostu uniwersalną maszyną z dwoma kompletami kół. Yy, jest, rozumiem zasadność takiego pomysłu jak najbardziej, i chciałem dla Was wybrać rowery, które się do tego nadawać będą. Drobnym wyjątkiem jest ten Crux, on ma fajną geometrię, krótką bazę kół, no ale ma jednak ten napęd jeden razy, yy, jeden na i wtedy no jest to pewnego rodzaju, nie jest to idealne po prostu na szosę, ale postanowiłem go też wrzucić, yy, zasłuży, zasługuje na to, yy, na pewno jest bardzo fajnym, szybkim gravelem geometria jest bardzo bliska temu co tutaj dzisiaj potrzebowaliśmy, pamiętajcie też na koniec o subskrypcjach, pamiętajcie też o linkach w ogłoszeniach do partnerów kanału Road Racing, do Evan Lighta do Optyk Okulara, do Lemon Bike'a, tam czekają na Was fajne produkty z rabatami na kod promocyjny Road Racing, zachęcam jeżeli macie takie potrzeby i co, Widzimy, słyszymy się w kolejnym vlogu, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie trzymajcie się, piona!